Dochodzimy do sedna problemu. Czy Bóg jest miłością? Bóg jest miłością. Możecie długo dyskutować z kalwinistą, w kółko analizując podstawowe punkty jego doktryny, i chciałbym wam powiedzieć, co następuje. W ostatecznym rezultacie, do którego prowadzą wszystkie ich argumenty, chodzi o udowodnienie wam, że Bóg nie kocha wszystkich, że Bóg nie chce widzieć wszystkich w niebie, że Chrystus nie umarł za wszystkich, że właściwie Bóg upodobał sobie, żeby potępić miliony, a nawet miliardy ludzi w piekle. Gdy mówię kalwiniście o małej liczbie wybranych, on odpowiada, nie, my nie mamy na myśli niewielu wybranych. W niebie jest wielka rzesza, tak mówi Biblia, ze wszystkich plemion i języków. Tak powiadam, ale nie do mnie miej pretensje. Sam Jezus tak powiedział, prawda? Gdy uczniowie Go zapytali, Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? On odpowiedział, ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Masz dwie opcje. Albo szeroka droga wiodąca do piekła jest pełna ludzi, dlatego że dokonali wyboru, mając wolną wolę i odrzucili Ewangelię, której mogli uwierzyć, gdyby chcieli, albo Bóg ich przeznaczył do piekła, i zdecydowana większość ludzi idzie tam szeroką drogą, dlatego że On chciał tego od zawsze. I tego naucza kalwinizm. A Jan Kalwin stwierdził, że to się dzieje na chwałę Boga, że On ma upodobanie w potępieniu tak wielu. Zatem musimy zdecydować. A to jest sedno problemu. Czy Bóg kocha wszystkich? Bóg jest miłością, mówi Biblia. Mówi, że miłosierdzie Jego jest nad wszystkimi Jego dziełami. Psalm 86:15. Ty zaś, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, nierychłym do gniewu, wielce łaskawym i wiernym. On chce, żebyśmy byli podobni, zgadza się? Czy Jezus nie powiedział, bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny? Ale jeśli mój Ojciec w niebie jest miłosierny tylko dla niektórych, to i ja mogę być miłosierny tylko w stosunku do niektórych, prawda? Skoro mam być miłosierny tak jak mój Ojciec. Księga Micheasza 6:8 mówi, żebym okazywał miłość. W tej samej księdze czytam, że Bóg ma upodobanie w łasce. Efezjan 2:4 mówi, że jest bogaty w miłosierdzie. Cytowałem już Psalm 145:9. Miłosierdzie Jego jest nad wszystkimi Jego dziełami. Rzymian 11:32 mówi, że Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. Uważam, że Biblia naucza o miłości Boga do wszystkich. On nie chce, żeby ktokolwiek zginął. Kalwinista powie wam, że Bóg nie chce, by ktokolwiek z wybranych zginął. Pierwszy list do Koryntian 13:4 mówi, znacie to dobrze, miłość jest dobrotliwa. Miłość jest dobrotliwa. Jak można interpretować przeznaczenie wielkich rzesz ludzi na wieczne męki jako przejaw dobrotliwości? To nie jest kwestia Bożej suwerenności. Żeby było jasne, Bóg ma prawo posłać do piekła, kogo chce. Zgadza się? Zgadzamy się z tym, jest suwerenny. Nie ma się o co spierać, przecież wszyscy zasługujemy na piekło, prawda? Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, czy Bóg jest dobrotliwy, czy jest miłością. Moim zdaniem posyłanie ludzi do piekła nie jest miłością. Przeznaczanie ich do piekła. Nie mogą nawet uwierzyć Ewangelii, nie mają szansy. Będziemy jeszcze o tym mówić. Myślę, że jest to fałszywy obraz Boga.
Posłuchajcie J.I. Packera. Cytuję: Bóg kocha wszystkich na różne sposoby. Każdy, kogo stworzył, dostaje wiele niezasłużonych dobrych darów. Niektórych kocha na wszelkie sposoby, to znaczy przyprowadza ich do wiary, do nowego życia i do chwały zgodnie z jego przeznaczeniem i celem. Kalwinista próbuje powiedzieć, pozwólcie, że zacytuję pewnego wydawcę brytyjskiego. Znacie go, lecz nie podam jego nazwiska. Napisał do mnie ze złością. Prawda jest taka, że Bóg nie chce zbawić wszystkich ludzi. Gdyby chciał, to by ich zbawił. Kalwinista powiada, chwileczkę. Chcesz powiedzieć, że wolą Bożą jest, aby wszyscy byli zbawieni? Tak mówi Biblia. I chcesz powiedzieć, że człowiek może sprzeciwić się woli Bożej? Ludzie robią to cały czas. Jezus powiedział, że faryzeusze odrzucili wolę Bożą. Kto przestrzega 10 przykazań? To nie jest 10 sugestii. Czy Bóg nie powiedział, że człowiek powinien ich przestrzegać? Czy zgodzicie się, że taka jest wola Boża? Lecz ludzie stale buntują się przeciwko woli Bożej. Dlatego Jezus kazał się modlić, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Jeśli Boża wola byłaby już tutaj spełniona, to jaki byłby w tym sens? Apostoł Paweł, wiecie, co napisał w 9 rozdziale listu do Rzymian? Gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Boga za braci moich Żydów. Czy nie tak powiedział? Poszedłbym za nich do piekła. Gdyby to mogło zbawić Żydów, to gotów byłbym sam pójść do piekła. Nie wiem, czy ktokolwiek z nas mógłby coś takiego powiedzieć, ale tak powiedział Paweł. Skąd on wziął tą miłość? Skąd wziął to współczucie dla ludzkości? Zrozumcie, czy nie byłoby bluźnierstwem ze strony Pawła, gdyby troszczył się o zbawienie ludzi, których Bóg już przeznaczył na wieczne potępienie? Pawle, jak możesz coś takiego mówić przed Bogiem, który powiedział, że upodobał sobie potępić większość tego narodu, a ty mówisz, że byłbyś gotów cierpieć za nich wieczne męki? Jak możesz? Przecież sprzeciwiasz się woli Bożej. Nie można naprawdę okazywać troski i współczucia dla kogokolwiek, kto nie jest jednym z wybranych, bo Bóg nie odczuwa troski ani współczucia dla nikogo oprócz nich. Na przykład J. Adams w książce Kompetentne doradztwo, J. Adams to nasz przyjaciel, mamy jego książkę w sprzedaży, lecz on pisze w niej, że doradca nie może powiedzieć osobie, której doradza, Chrystus za ciebie umarł, bo nie wie, czy ta osoba należy do wybranych. Myślałem, że Jezus kazał głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Ale chwileczkę. Czy to nie jest kpina? Głoszenie Ewangelii i oferowanie zbawienia ludziom, którzy są zaślepieni i którym Bóg odmawia łaski, żeby mogli uwierzyć? Oto ilustracja. Człowiek znajduje się w głębokim dole, wystajecie na krawędzi, spuszczacie linę, której koniec wisi 10 metrów nad jego głową i krzyczycie, żeby się uchwycił. Złap linę, ja cię wyciągnę. On pomyśli, że zwariowaliśmy i pewnie prędzej złapałby nas za gardło. Jeśli chcesz mnie wyciągnąć, to dlaczego nie spuścisz tej liny, żebym mógł się jej złapać? Kalwinista odpowie, co to za ilustracja? Przecież to nie my trzymamy linę. Ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że człowiek na górze najwyraźniej nie jest szczery, prawda? Jeśli Bóg wzywa do upamiętania ludzi, którym sam odmawia niezbędnej łaski, bez której nie mogą się upamiętać, a mimo to wzywa ich, żeby się upamiętali, równocześnie uniemożliwiając im upamiętanie, uważam, że to nie byłoby szczere. I uważam, że Biblia tak nie naucza, natomiast tak głosi kalwinizm.
Myślę, że kreuje fałszywy obraz Boga. R.C. Sproul pisze, cytuję, jeśli niektórzy nie są wybrani do zbawienia, a wyraźnie całe rzesze nie są, a nawet większość nie jest, skoro szeroka jest droga prowadząca na zatracenie, a wąska jest droga do żywota i niewielu nią idzie, czyli niewielu zostało do tego przeznaczonych, bo niewielu ją znajduje. Ale to znowu jest kpina, bo nikt jej nie znajdzie, jeśli Bóg nie da mu specjalnej łaski, nieodpartej łaski. Czytamy, jeśli niektórzy nie są wybrani do zbawienia, to znaczyłoby, że Bóg ich nie kocha, a więcej miłości wykazałby wtedy, gdyby nie pozwolił im się w ogóle urodzić. Teraz mamy problem, bardzo poważny problem. Ateista rzuciłby nam go w twarz. Po co to całe cierpienie na świecie? Wierzysz w wieczne piekło? Dlaczego? Jeśli twój Bóg jest zbyt słaby, żeby zapobiec cierpieniu i złu, to nie może być Bogiem. A jeśli może, a tego nie robi, to jest potworem. Tak powiedziałby nam ateista. Chwileczkę. To nie jest kwestia władzy, nieodpartej łaski. Kalwinista powiedziałby, czy ty twierdzisz, że suwerenny, wszechmocny Bóg nie może spowodować, żeby uwierzył każdy, kto ma uwierzyć? Nie wiem, od jak dawna czytacie Brian Cole, ale jakiś rok temu napisałem artykuł zatytułowany Czego suwerenny Bóg zrobić nie może? Czy ktoś pamięta ten artykuł? No, całkiem sporo ludzi, okej. Jakież listy wtedy dostałem. Twierdzisz, że suwerenny Bóg nie może zrobić tego, co zechce? Nie może się mylić, prawda? Nie może zawieść. Nie może zaprzeć się siebie samego, nie może zgrzeszyć, nie może skłamać. Wielu rzeczy suwerenny Bóg nie może zrobić. Z powodu tego, kim jest. Miłość nie jest kwestią władzy. Spróbuj przyłożyć dziewczynie pistolet do głowy i rozkazać, będziesz mnie kochać. No dobrze, dobrze. Miłość nie zależy od władzy. Ona pochodzi z serca. Bóg dał nam zdolność dokonywania wyboru, abyśmy mogli Go kochać. Chce zdobyć nasze serca. Mówi, chodźcie, będziemy się prawować. Po co Bóg miałby się prawować z kimkolwiek? Nie możemy tego zrozumieć, dopóki On nas nie odnowi mocą swojej łaski, a kiedy to zrobi, o to chodzi. Dlaczego miałby się prawować z ludźmi, których przeznaczył do piekła na zawsze? To zamienia Biblię w jakiś rebus. Moim zdaniem jest to przedstawienie fałszywego obrazu Bożego charakteru. I tak doszliśmy do jednej z najdziwniejszych według mnie doktryn kalwinizmu. Nie miałem o tym pojęcia, mimo wielu dyskusji z kalwinistkimi przyjaciółmi przez wiele lat. Muszę przyznać, że doznałem szoku. Coś wam przeczytam. Tylko jeśli Duch Święty spowoduje odrodzenie człowieka i ożywia go duchowo, człowiek może uwierzyć w Chrystusa i dostąpić zbawienia. Jeszcze kilka cytatów. Człowiek nie jest zbawiony dlatego, że wierzy w Chrystusa. On wierzy w Chrystusa, ponieważ jest zbawiony. Człowiek nie jest odrodzony dlatego, że uwierzył w Chrystusa. On uwierzył w Chrystusa dlatego, że narodził się na nowo. Nie wierzymy po to, żeby narodzić się na nowo. Rodzimy się na nowo, żebyśmy mogli uwierzyć. Czy to nie jest postawienie sprawy na głowie? Byłem w szoku. Podlegalibyście takiej indoktrynacji w dobrym kalwinistycznym seminarium. Ja jestem wykładowcą, a wy studentami pierwszego roku. No ja was pytam, co jest pierwsze, wiara czy nowe narodzenie? Wiara, oczywiście, odpowiadacie. Chwileczkę. Nie rozumiecie, że człowiek cielesny jest martwy w swoich grzechach. Jak ktoś martwy może uwierzyć?
studenci są lekko zdezorientowani. No, w zasadzie racja, tak, tak. A ja dodaję, zrozumcie, że Bóg musi was suwerennie zrodzić. Musi wam dać życie, żebyście mogli uwierzyć. I dopiero gdy narodzicie się na nowo, On da wam wiarę. Martwy człowiek nie jest zdolny, by uwierzyć. Cóż, Jezus powiedział w Jana 5:25, zbliża się godzina. Owszem, już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. Najwyraźniej żyć będą, bo usłyszą Jego głos, czyli ożyją po usłyszeniu Jego głosu, bo wcześniej martwi będą w swoich grzechach. W przeciwieństwie do późniejszych słów, nadchodzi godzina, jeszcze nie nadeszła godzina zmartwychwstania, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą. Jedni zmartwychwstaną do życia, a inni na potępienie. Zatem kalwiniści robią podstawowy błąd. W celu narzucenia swoich poglądów Pismu Świętemu utożsamiają śmierć duchową ze śmiercią fizyczną. I słyszymy, jak mówią o tym nieustannie. Trup nie może nic zrobić. Trup nie może uwierzyć. Jak trup ma uwierzyć w Chrystusa? Tak, ale ten trup nie może również być niedowiarkiem. Trup nie może grzeszyć. Trup nie może nienawidzić. Macie tutaj problem, bo utożsamiacie śmierć duchową ze śmiercią fizyczną. Ale człowiek martwy duchowo jest fizycznie żywy i zdolny, żeby uwierzyć, a nawet zdolny do czynienia dobrych rzeczy, jak powiedział Jezus. Jeśli wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre dary dzieciom swoim, Jezus powiedział, że powinniśmy czynić dobro. Czy nie tak mówił uczniom? Nawet bezbożnicy tak robią. Potrafią czasem być dobrzy. Jak to wyjaśnicie? Niezbawiony żołnierz rzuca się na granat, by osłonić swoich towarzyszy. To się zdarza. Cóż, musimy być odrodzeni. Posłuchajcie Jana Kalwina. Jak oni popierają tę doktrynę Biblią? Ewangelia Jana 1:13. Którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Kalwin powiada, spójrzcie tutaj. Musicie się narodzić na nowo. I to nie z woli mężczyzny, lecz z Boga. Bóg musi to zrobić. Studiowałem to zagadnienie przez ponad półtora roku i nie znalazłem żadnego kalwińskiego autora, który przyznaje, że Jan 1:12 poprzedza Jana 1:13. Oni celowo unikają, tak mi się zdaje, wersetu 12. Ale wróćmy do wersetu 11. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Werset 12. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Przyjmujemy go, a potem stajemy się dziećmi Bożymi, tymi, którzy wierzą w imię Jego. A potem, werset 13 mówi, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Zatem jasno jest napisane, że trzeba uwierzyć i przyjąć Jezusa, a wtedy rodzimy się na nowo. Nie mogę zmusić Boga, żeby mnie zrodził. Gdy Jezus mówi, nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem, kalwinista już ręce zaciera, ale chwileczkę, ja zatrudniałem kilkaset osób w mojej karierze i mogłem powiedzieć każdemu z moich pracowników, nie ty mnie wybrałeś, ale ja ciebie. Ale to nie znaczy, że zmusiłem ich do zatrudnienia się u mnie. Oni musieli złożyć swoje CV, zgadza się? Ja tylko mówię, że nie mogli mnie do niczego zmusić. Ostatnie słowo należało do mnie. Ja decyduję, kogo zatrudnię lub nie. Ale to oni musieli zgłosić się do mnie. Nie możemy Boga zmuszać. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie ojciec. Ale to nie znaczy, że ojciec nie chce pociągnąć wszystkich. Tak naprawdę pociąga, bo nie chce, żeby ktokolwiek zginął. Co mówi pierwszy list Piotra 1:23?
jako odrodzeni, nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego. Przez co? Przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Czy tu nie jest napisane, że jestem zrodzony przez Słowo? Że wierzę Słowu, a potem rodzę się na nowo? Ale kalwinista mówi o nie, nie, nie możesz tego zrobić, bo jesteś martwy w swoich grzechach. Musisz zostać suwerennie zrodzony przez Boga, zanim będziesz mógł wierzyć. Pozwólcie, że zacytuję R.C. Sproula, którego nazwisko prawdopodobnie znacie. Małe dzieci mogą narodzić się na nowo, choć ich wiara nie jest tak widzialna, jak w przypadku dorosłych. Tutaj mamy kolejne dziwne nauczanie kalwinizmu. Nowe narodzenie w łonie matki. Jeśli jesteś dzieckiem wybranego, to jesteś jednym z wybranych. Poszukam odpowiedniego cytatu Jana Kalwina. Mówi on, cytuję, z tego wynika, że dzieci wierzących nie są chrzczone po to, żeby stały się dziećmi bożymi, lecz raczej są przyjmowane do Kościoła przez widziany znak, ponieważ na mocy obietnicy już wcześniej należą do ciała Chrystusa. Rozumiecie to? On mówi, chrzest dziecka, osób niewybranych, powoduje, że dziecko jest wybrane, jego grzechy odpuszczone i tak dalej, ale gdy chrzcicie dzieci wybranych, to ich grzechy nie zostają odpuszczone, nie rodzą się na nowo, nie zostają włączone do Kościoła, bo już w nim są jako dzieci wybranych. Prawdopodobnie większość z nas nie zaznała takiego błogosławieństwa. Myślę, że oni posuwają się do szyderstwa z Biblii. Wspomniałem już o Ewangelii Jana 3,16, które dzieci w szkółce niedzielnej wpadłoby na to, że Chrystus umarł tylko za niektórych, a Bóg umiłował świat, nie znaczy świat, tylko wybranych. Weźmy wszystkie wezwania kierowane do Izraela przez proroków, Izajasz 55. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły, niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Albo Księga Jeremiasza 29,13. Jak gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim sercem. Kalwinista powie, ale nie możesz szukać Boga, dopóki On nie sprawi, że narodzisz się na nowo. Tylko, że Biblia jest pełna wezwań skierowanych do bezbożnych, by nawrócili się do Pana, upamiętali się i szukali Go. Mamy obietnicę. Kalwiniści sami sobie zaprzeczają. Ponownie cytuję R.C. Sproula. Gdy Luther zrozumiał nauczanie Pawła w liście do Rzymian, narodził się na nowo. Chwileczkę. Przecież musimy być odrodzeni, żebyśmy mogli zrozumieć nauczanie, czyli mamy tutaj samo zaprzeczenie. Słowo świat musi zostać zmienione na wybrani w 20 wersetach. Każdy, ktokolwiek i wszyscy trzeba zamienić na wybrani po 16 razy. Każdy człowiek trzeba zamienić na wybrany 6 razy. Ewangelia Łukasza 2:9-11. Pamiętacie, anioł ogłasza, co mówi, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wybranych, tak powiedział? Która będzie udziałem wszystkiego ludu. Chwileczkę, dziś narodził się wam Zbawiciel. Jak wielka radość może być udziałem ludzi, których Bóg przeznaczył na potępienie? Kalwinista musi to zmienić. Cały lud tak naprawdę oznacza wybranych. Rozumiecie? Ponieważ nie można zaakceptować znaczenia cały lud, coś z tym trzeba zrobić. I co wykombinowali? Cóż, mają kilka technik. Otóż oznacza, że chodzi o wszystkie klasy ludu. Niektórych niewolników, kogoś z królów, niektórych aborygenów, trochę takich, trochę owakich. Albo używają innego sformułowania. Bez różnicy, ale nie bez wyjątku. Przykład. Mam sklep i ogłaszam w gazecie wszystko 50% taniej. Przychodzicie, wybieracie sobie jakiś towar, ale ja mówię, o nie, tego obniżka nie dotyczy. I tego też nie. A wy odpowiadacie,
Ale w ogłoszeniu napisałeś, że wszystko sprzedajesz 50% taniej. Ale nie chodziło o wszystko bez wyjątku, tylko wszystko bez różnicy. Trochę tego, trochę tamtego. Z każdego rodzaju asortymentu jakieś towary są 50% tańsze. Zatem kalwinista powiada, tak Bóg umiłował świat. Nie chcę, by ktokolwiek zginął. Chcę, żeby wszyscy doszli do poznania prawdy. Nie znaczy wszyscy bez wyjątku, tylko bez różnicy. Ktoś z jednego rodzaju ludzi, ktoś z innego rodzaju. Myślę, że to jest zmiana znaczenia tekstu Biblii. Wątpię, żeby zwykły człowiek wpadł na coś takiego. Być może najbardziej niesamowite jest to, poszukam szybciutko tego cytatu. Ponownie John Piper. Usłyszałem o nim po raz pierwszy od naszego przyjaciela, który jest misjonarzem w Mongolii. Piper to wpływowa osobistość znana w świecie. Pisze on, co następuje. Nie zaprzeczamy, że zamysłem Boga jest, aby wszyscy ludzie czerpali z błogosławieństwa krzyża w jakimś sensie. Zaprzeczamy, że wszyscy doświadczają efektów śmierci Chrystusa w taki sam sposób. Całe miłosierdzie dla niewierzących, od wschodu słońca do głoszenia Ewangelii na całym świecie, jest możliwe dzięki krzyżowi. Za każdym razem, gdy Ewangelia jest głoszona niewierzącym, okazja do zbawienia pojawia się dzięki Bożemu miłosierdziu. Co takiego? Dajecie okazję do zbawienia komuś, kogo Bóg przeznaczył już na wieczne potępienie? I to jest cudowny przejaw Bożej łaski, bo głosicie im Ewangelię. Czy ci ludzie poszaleli? To jest samozaprzeczenie. To nie ma sensu. Błogosławieństwo krzyża w jakimś sensie? Moim zdaniem to nie ma sensu. O co im chodzi? Bóg jest łaskawy dla wszystkich, bo słońce świeci wszystkim i deszcz pada na wszystkich. Przepraszam, ale to jakbyśmy przyrządzili pyszny posiłek komuś, kogo za chwilę będziemy torturować. To miłe, gdy go poczęstujemy, ale w takim kontekście? Jaki to przejaw łaski, gdy Bóg daje dowolną liczbę przemijających korzyści komuś, kogo przeznaczył na wieczne potępienie? Czy sam Chrystus nie powiedział, cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał i na duszy swej szkodę poniósł? Lecz kalwinista musi robić takie rzeczy. To jest szyderstwo z ludzkości. A teraz to, o czym już wspominaliśmy. Skąd wiesz, że jesteś wybrany? Kalwinista powiada, jedynie Bóg zna przyszłość, bo ją z góry ustalił. Chwileczkę. To ogranicza Bożą wszechwiedzę. Bóg nie byłby wszechwiedzący, gdyby znał tylko to, co sam z góry ustalił. Oni argumentują, gdyby człowiek miał wolną wolę, to mógłby zaskoczyć Boga. W Ameryce jest takie nauczanie, nie wiem, czy tutaj też, nazywane otwartym teizmem, propagowane przez baptystycznego pastora Gregory Boyda, młodych z misją, może o tym nie wiecie, nauczają tego od lat. Co najmniej od 30. Gordon Olson głosił to wiele lat temu, Jay Dawson również. Bóg jest zaskoczony. Nie wie, co się ma wydarzyć, ale gdy się już wydarzy, to on jako Bóg wkracza do akcji i próbuje sobie z tym poradzić. Lecz Biblia bardzo wyraźnie mówi, znajome są Bogu od wieku wszystkie sprawy Jego. Jak Bóg mógłby znać wszystko od wieków, gdyby nie wiedział, co się stanie za chwilę? Przecież nie mógłby zapowiedzieć z góry, co zrobi w odpowiedzi na działania człowieka. Ale momencik. Jeśli Bóg wie, co pan Kowalski zrobi jutro, a Bóg jest nieomylny, zatem pan Kowalski musi zrobić to, o czym Bóg już z góry wie, że to zrobi. Jak w takim razie pan Kowalski może mieć wolną wolę, skoro Bóg wie o wszystkim, co pan Kowalski zrobi? Ten fałszywy dylemat był roztrząsany przez wieki. Problem jest bardzo prosty. Jeszcze jeden z waszych rodaków, John Wesley, chyba w roku 1780, wygłosił kazanie,
którym powiedział coś, co się zgadza z współczesną nauką. A dzisiejsi fizycy zgodziliby się z tym. Czas jest częścią fizycznego świata. Gdy Biblia mówi na początku, mam nadzieję, że Joe ze mną się zgodzi, chodzi o początek czasu. Na początku Bóg stworzył. Częścią Jego stworzenia był czas jako część fizycznego wszechświata, a Bóg nie jest Jego częścią. To byłby panteizm. Wszechświat jest oddzielony od Boga, który nie wyłonił go z siebie, tylko stworzył z niczego. Więc czas nie ma nic wspólnego z Bogiem. On jest poza czasem. Jestem, który jestem. John Wesley bardzo trafnie powiedział, że Bóg obserwuje wszystko z zewnątrz. Widzi równocześnie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Widzi wszystko takim, jakie jest. Zatem fakt, że Bóg wie, co pan Kowalski zrobi jutro, nie determinuje działania pana Kowalskiego i nie ma żadnego wpływu na jego zamierzenia. Wróćmy do problemu. Skąd wiesz, że jesteś wybrany? Jesteś zbawiony wiecznie, jeśli jesteś wybrany. Jak wspomniałem, sam stwierdziłem, że jestem zeropunktowym kalwinistą, bo wierzę w nieutracalność zbawienia. Ale z błędnych powodów. Pozwólcie, że zacytuję Sproula, który jest kalwinistą i ma pewien problem. Pisze tak. Jakiś czas temu przeżyłem jeden z tych momentów przeszywającej świadomości, gdy nagle uderzyło we mnie pytanie, Arsia, co jeśli nie jesteś jednym z odkupionych? Co jeśli twoim przeznaczeniem jest piekło? Powiem wam, że przeszedł mnie dreszcz od stóp do głów i byłem przerażony. Próbowałem się uspokoić myślą, że jeśli boję się o swoje zbawienie, to chyba dobry znak. Tylko prawdziwi chrześcijanie troszczą się o zbawienie. Potem zrobiłem przegląd swojego życia. Dobre uczynki i grzechy zaczęły przesuwać mi się przed oczami. Im więcej w siebie patrzyłem, tym bardziej się bałem. A co, jeśli tak czy inaczej nie jestem zbawiony? Piper napisał, cytuję, nasze ostateczne zbawienie jest uwarunkowane posłuszeństwem pochodzącym z wiary. Czyli nie możecie być pewni zbawienia aż do chwili śmierci, gdy spojrzycie wstecz i stwierdzicie, że żyłem całkiem dobrze. A co z ludźmi opisanymi w trzecim rozdziale pierwszego listu do Koryntian? Paweł pisze, że ich dzieła będą próbowane przez ogień i nawet jeśli czyjeś uczynki spłoną, będzie zbawiony, mając wiarę. Tak jednak jak przez ogień. Nie jesteśmy zbawieni z uczynków i nie od nich zależy, czy jesteśmy zbawieni, czy nie. Chciałbym wam przypomnieć, od czego zaczęliśmy. Wiem, że nie byłem w stanie ogarnąć całego tematu, ale szczegółowe omówienie znajdziecie w książce, na tyle obszernie, na ile mogliśmy to zrobić. Wszystkie argumenty wykorzystywane przez kalwinistów są przez nas omawiane. Również te z 9 rozdziału listu do Rzymian. Co z Ezawem i Jakubem? Jak napisano, Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. Tak jest napisane. Jak napisano? Gdzie napisano? Zajrzyjmy tam, gdzie napisano. Tylko w jednym miejscu, w Księdze Malachiasza. Nigdzie indziej w Starym Testamencie prorok Malachiasz zapowiada, że chodzi o narody pochodzące od Jakuba i Ezawa. Nie ma tutaj mowy o zbawieniu jednego czy drugiego. Nie znalazłem ani jednego miejsca, gdzie kalwiniści cytowaliby ten fragment, gdzie przed narodzeniem Jakuba i Ezawa Bóg mówi do Rebeki, dwa narody walczą w twoim łonie, a starszy będzie służył młodszemu. Gdyby chodziło o dwóch ludzi, Jakuba i Ezawa, byłoby to fałszywe proroctwo, bo starszy nigdy nie służył młodszemu za ich życia osobiście. Ale tak było z narodami pochodzącymi od nich. A co z Faraonem i tak dalej? Gdy przebrniemy wszystkie te argumenty, to jaki jest cel kalwinisty? Po co te wszystkie argumenty, odwoływanie się do greki, do hebrajskiego i do wszystkich złożoności, które was po prostu przytłoczą? Bo oni to wszystko tak gorliwie studiowali, a wy nie.
Jaki jest efekt? Wszystkie ich argumenty mają jeden cel. Udowodnić, że Bóg nie kocha każdego. Udowodnić, że Chrystus nie umarł za każdego. Udowodnić, że Bóg nie jest łaskawy dla każdego. I że właściwie znajduje upodobanie w posyłaniu całych rzesz ludzi do piekła. Czy Bóg jest miłością? Bóg jest miłością. Miłość łaskawa jest. Moim zdaniem kalwinizm jest zafałszowaniem Boga Biblii. Lecz wy musicie dojść do własnych wniosków jako dobrzy Berejczycy. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoje słowo i Panie, przynosimy to wszystko do Ciebie. Nie chcemy czynić podziału w Kościele, lecz Ojcze, chcemy stanąć w obronie Twojego charakteru. Nie chodzi o Twoją suwerenność, Panie. Ty jesteś suwerenny. Możesz zrobić, co tylko zechcesz. Chodzi o to, co chcesz zrobić. A powiedziałeś nam, że nie chcesz, by ktokolwiek zginął. Ty tak umiłowałeś świat, że Syna swego jednorodzonego dałeś, aby świat przez Niego mógł być zbawiony. Ojcze, wierzymy w to i prosimy, żebyś wyjaśnił to w sercach wielu ludzi. Nie chcemy podziału w Kościele. Panie, modlimy się, żebyś otworzył wiele oczu na to, kim naprawdę jesteś i na Twoją wielką miłość dla wszystkich. Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen.